Cześć, witajcie na kanale Dziennik DR. Jesteśmy na Dolnym Śląsku w Kowarach i spacerujemy po Muzeum Miniatur. Zanim opowiem Wam o Parku Miniatur, muszę się Wam pochwalić, bo postanowiłem, że dzisiaj przyjadę sobie do Parku Miniatur z Jeleniej Góry do Kowar rowerem. I faktycznie udało mi się dojechać, trasa świetna. Samo województwo jeleniogórskie, byłe województwo jeleniogórskie, nazywane jest rowerową stolicą Polski. I muszę przyznać, że tak fantastycznych ścieżek rowerowych i tak łatwych dojazdów nigdy wcześniej i nigdy nie spotkałem. Dojazd rowerem troszeczkę mi zajął, nie licząc przystanków na jedzenie, na odpoczynek i na robienie zdjęć wszystkiemu w koło. Myślę, że tak około 1,5 godziny. Natomiast sama trasa niezwykle malownicza i trafiłem na piękną pogodę. Zresztą sami możecie zobaczyć. Na miejscu, oprócz dużego parkingu bezpłatnego, jest także parking dla rowerów, więc można śmiało się wybrać jako taki dzienny challenge i zostawić rower przed samym parkiem miniatur. Park miniatur mieści się w Kowarach, na tyłach byłej fabryki dywanów. Sama trasa jest bardzo dobrze oznaczona i bardzo łatwo tam dojechać. Jest czynny od godziny 9 do godziny 16 i możemy obejrzeć sobie w nim perełki Dolnego Śląska i nie tylko, w skali od 1 do 25. Bardzo fajna przygoda. Co bodajże pół godziny jest możliwość przejścia parku z przewodnikiem. Ja wybrałem się na samodzielny spacer, oglądając te zabytki. Jest to moja druga albo trzecia wizyta w tym miejscu, więc już przewodnika sobie podarowałem. Natomiast jeżeli jesteście pierwszy raz i nie znacie województwa dolnośląskiego, to bardzo polecam, żeby jednak przejść całą trasę z przewodnikiem, który opowie Wam, co widzimy, gdzie się znajduje i jakieś ciekawe historyjki z tym związane. Bilet do parku to kwota około 60 zł. Nie wiem, ile kosztuje dla dzieci, natomiast strona internetowa jest bardzo dobrze zrobiona. Odpowie Wam na wszystkie możliwe pytania. Strona to www.park-miniatur.com i tam znajdziecie wszystko i 4 dostępne języki, więc zapraszam Was serdecznie na tą stronę. Zresztą podlinkuję ją pod tym filmikiem, żebyście mogli sobie znaleźć więcej szczegółów oraz dokładnie zobaczyć, co można obejrzeć. Przy samym wejściu mamy sklepik z pamiątkami, gdzie kupujemy bilety, gdzie są naprawdę piękne pamiątki, a mnie absolutnie zauroczyła cała wielka półka krecików, którą znam od dziecka, w sensie bajki. Więc oczywiście zacząłem moje zwiedzanie parku miniatur od kupienia krecika. Natomiast później jest tylko lepiej. I wydaje mi się, że to jest miejsce, na które można spędzić naprawdę sporo czasu, zwłaszcza jak jest pogoda. Choć widziałem filmy i zdjęcia ze śniegiem, gdzie wszystko było zasypane i też wyglądało niesamowicie urokliwie. Niezwykle przyjemne jest oglądanie tych wszystkich zabytków w miniaturze, zwłaszcza, że miałem możliwość 90% tych zabytków zobaczyć na własne oczy, a teraz mogę się przyjrzeć detalom i patrzeć na nie z góry, a nie z dołu,
Więc niesamowicie. Zamek książ, który teraz oglądacie na miniaturze, wygląda niesamowicie. Jest zjawiskowy, czego nie mogę powiedzieć o moich prawdziwych doświadczeniach po mojej ostatniej wizycie. Natomiast miniaturę niewątpliwie ogląda się dużo przyjemniej i wygląda dużo bardziej imponująco niż cały oryginał. Wszystko jest przepięknie w detalach, zrobione, zaprezentowane. Naprawdę niesamowicie fajne miejsce na to, żeby spędzić sobie popołudnie albo czas z rodziną. Jeżeli nie macie nic ciekawego do roboty, a jesteście gdzieś w granicach województwa dolnośląskiego, to myślę, że to jest fajne miejsce, gdzie można pojechać, coś zobaczyć, spędzić czas, zjeść coś fajnego, kupić pamiątki, jeszcze pospacerować. Wydaje mi się, że Zamek Książ wygląda najbardziej imponująco ze wszystkich tych rekonstrukcji. Spędziłem przy nim dosyć dużo czasu. Też z tego względu, że cała budowla zajmuje dosyć sporą powierzchnię i obejście jej też troszeczkę zajęło, a chciałem pokazać Wam jak najwięcej detali, bo naprawdę cała rekonstrukcja wygląda niesamowicie bajkowo, niesamowicie pięknie. Tu nawet widzicie złoty pociąg, który ponoć wjechał gdzieś w tunele Wałbrzycha i nigdy nie wyjechał. Więc nawet tak drobne szczegóły są tutaj ujęte i wygląda wszystko naprawdę imponująco, zwłaszcza przy tej pogodzie. Wyjątkowo udała mi się pogoda, bezwietrznie, słonecznie, błękit nieba, więc z całą przyjemnością mogę pokazać Wam to piękne miejsce i te pięknie naświetlone słońcem budowle.
powoli dobiega końca mój spacer po parku miniatur. Podobało mi się niezwykle i bardzo Wam to miejsce polecam. Jest naprawdę przepiękne. Jak już jesteście w Kowarach, to oczywiście nie można ominąć rynku w Kowarach, który jest przepięknie odnowiony, na którym znajduje się pełno rzeźb. Jest niesamowity klimat, więc połączcie sobie te dwa elementy, bo Kowary są naprawdę warte zobaczenia. Napiszcie w komentarzach, czy widzieliście kiedyś taki park miniatur, a jeżeli tak, to gdzie i co podobało się Wam najbardziej. Zapraszam bardzo serdecznie do subskrybowania mojego kanału i do obejrzenia moich pozostałych social mediów jak Instagram, TikTok i Facebook. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję.